Nie tak dawno próbowaliśmy zrobić najpopularniejsze imiona w Polsce. No to przyszedł czas na nazwiska. W najbliższym czasie planuję wylosować sobie dowolne miejsce w GeoGuessrze w Polsce i tam pojechać i nagrać vloga i między innymi wstawić zdjęcie z tego miejsca na Instagrama, także serdecznie zapraszam. Instagram będzie wiedział pierwszy. I wiecie, co śmiesznego się wczoraj stało? Postanowiłem sobie raz wylosować, gdzie mnie da, tak testowo, i wylądowałem w Wadowicach. Nawet nie wiecie, jak żałuję, że tego nie nagrywałem, bo bez kitu bym tam pojechał i byłoby jeszcze zabawnie. No ale nie, losowanie będzie na odcinku, żeby nie było skamu. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem, to zachęcam do subskrybowania wraz z opcją dzwoneczka i wszystko, bo odcinki są codziennie i mega mi zależy na tym, żeby na tym kanale jak najbardziej się rozwijać. Dziękuję, jeżeli to zrobisz. Lećcie obejrzeć odcinek. Zanim jednak nazwiska, weźmy sobie na warsztat taki luźny quiz państwa według najwyższej odnotowanej temperatury, bo to może być całkiem ciekawe. Więc zobacz, mamy 4 minuty i na pewno Stany i Dolina Śmierci musi być. Puk, puk, puk. Sekundowy przerywnik. Ale o dziwo nie o żebranie żadnych lajków i subów. Robiąc ten quiz z czystej ciekawości, postanowiłem zrobić odcinek o tytule najwyższa i najniższa zanotowana temperatura w historii świata. I dajcie znać, czy chcielibyście obejrzeć takie ciekawostkowe odcinki, ale niekoniecznie quizy. Wiecie, gdzie byście mogli się czegoś dowiedzieć i ja czegoś nauczyć. Dajcie znać, bo po prostu mega mnie to ciekawi. Czy Kanada się tutaj załapie? Nie ma, ale Meksyk raczej musi być. Czy Brazylia będzie? Nie będzie. Argentyna myślę, że też nie. Okej, jedynie Kolumbia może mieć jeszcze gdzieś tam szansę, ale raczej nie. Dobra, na pewno Australia musi być. Nowa Zelandia chyba też może być, nie. Nowej Zelandii nie ma. Turcja? O, nie ma Turcji, to Tunezja. Tunezja jest, Libia, tam była jedna z wyższych, ale tu nie aż tak. Izrael, czy tutaj się łapie? Jest. Jordania może sąsiedzi, okej. A czy na przykład Arabia Saudyjska może być? Jest. Jemen? Nie ma. Oman może być. Katar może być. Jasne, że tak. Irak może być. Iran również musi być. Afganistan? Nie ma. Czy Pakistan będzie? Będzie. A Indie? Są. Indonezja? Chyba już nie. Malezja raczej też już nie będzie. Chiny mogą być. Są. Rosja? Rosja raczej nie jest. Okej. Japonia raczej też nie, ale z czystej przyzwoitości możemy spróbować. Co tam jeszcze? Czy Bangladesz na przykład, który sąsiaduje, jest? Nie ma Bangladeszu. Sri Lanka, no nie, no te kraje to nie będą, nie, nie. Jeszcze Afryki bym się tutaj przyczepił, a czy na przykład kraje tego typu, nie. Egipt może być, okej, Maroko, Algieria, jeżeli chodzi jeszcze o te północne. Raczej nie, Angolii już nie będzie, okej. Co tam jest jeszcze, czy na przykład Etiopia jakaś, nie, Kenia może być, nie, Kenii również nie ma. No dobra, tutaj już zaczną, no bo Europy to nie ma co patrzeć, jakieś Niemcy, Francja. Nie, ciekawi mnie te 54 stopnie, gdzie była taka najwyżej zanotowana w historii, razem ze Stanami Zjednoczonymi. A co tam jeszcze było? Staram się jeszcze patrzeć na te azjatyckie rejony. Ale nie, no te Kazachstany to na pewno nie. Co jeszcze się upewnię? Nie, nie, nie. To tutaj nie może być w tym. A co tam jeszcze jest? No tutaj Skandynawia cała odpada. Boję się, że jeszcze coś w Afryce po prostu, czego nie kojarzę. Botswana jest bardzo suchym terenem, ale nie, no bardziej jeżeli już, to byłoby te północne, nie? To nie, nie, nie. Północnych tutaj nie ma. Co tam? Albo jeszcze jakiś kraj. A Zjednoczone Emiraty Arabskie, jasne, że są. Tam jeszcze mogłem właśnie o tych azjatyckich zapomnieć. Liban tam jeszcze jest. Liberia może nie. Jakiś Senegal, nie, nie, aż tam tak wysokich temperatur nie ma. Okej, ej, teraz to zabawnie wygląda, bo zapominam o i najwyższym i o najniższym. Jeżeli stawiam najniższe, to będzie jakieś ciężkie, to jednak to najwyższe mógłbym troszeczkę lepiej wiedzieć. Na razie jest dobrze, ale co tam jeszcze jest? Patrzę jeszcze, myślę na tą północą. Tunezję wpisywałem, Egipt, Maroko, Algierię. Więc tutaj już raczej chyba nic nie będzie. Na przykład Cypr jakiś, no nie. Malta, no też nie, bo też tak właśnie staram się te północne kraje, w sensie te tak na środku, ale chodziło mi o północną Afrykę i południową Europę. Nie no, Grecja, nie, nie, dobra, nie wiem, szczerze nie wiem, gdzie jeszcze powyżej 50 stopni było. Chyba sprawdzimy, bo już nie chcę jak frajer tutaj lecieć i strzelać jak leci. Zobaczmy, bo jestem mega ciekaw, a tutaj poddaję się. Kuwejt, aha, no i właśnie zapomniałem tego jednego kraju jeszcze, no. Turkmenistan, okej, Turkmenistanu nie masz szans, żebym wpadł, ale Kuwejt powinienem.
Okej, najmniej ludzi w ogóle widziało Turkmenistan. Czyli jakbym leciał tymi Stanami, te Kazachstan i tak dalej, to bym pewnie zgadł Turkmenistan, ale tak od siebie to nie wiedziałem. Mega mi się podobał ten quiz, to teraz dla równowagi zróbmy najniżej odnotowaną temperaturę, bo to też będzie ciekawe. I tutaj trzeba polecieć już innym ciągiem, no tutaj Rosja musi być. A czy na przykład Chiny mogą być jasne? No USA też w różnych stanach przecież może być. Kanada na pewno będzie mega wysoko. A Dania? Dania tak, bo tutaj oczywiście jest zaliczana Grenlandia. No dobrze, a Kazachstan też może być. Azerbejdżan może być, ale nie ma Kazachstanu. A na przykład Tadżykistan jest, Kirgistan jest, Armenia jest, Gruzja może być. Nie, Gruzji nie ma. Japonia miała szansę, ale raczej nie. A Polska chyba nie będzie. Nie, nie, no w Polsce aż tak zimno to nigdy nie było, minus 42. W ogóle Europę to raczej bym tutaj odrzucał, te Ameryki chyba, a Meksyk nie, no Meksyk nie będzie tam w Stanach i w tym tomu, a Norwegia, Finlandia, Islandia, nie, to na pewno Szwecja jeszcze może być, a Wielka Brytania tutaj się załapie, nie, Irlandia też nie będzie, okej, to jeszcze tutaj, nie, to jeszcze powinien lecieć tak, Turkmenistany, te wszystkie, no, Turkmenistan był przed chwilą, ale tam był Tadżykistan, co jeszcze było dawnym Związkiem Radzieckim, jakaś Bułgaria może być, raczej nie, Białoruś też nie, a jest jeszcze Białoruś, się łapie, a czy na przykład Estonia, jest, Litwa, Łotwa, okej, czyli Europy nie można było tak zapominać, Czechy też są, Słowacja nie będzie raczej, Polski nie było, bo już próbowałem, Ukraina może być, nie ma Ukrainy, okej, to Ukraina to mogła być akurat, Turcja to jest Turcja, ej, tak strzeliłem troszeczkę nie spodziewając się, okej, no Irak, Iran to tam była najwyższa, więc najniższa raczej ciężko, chociaż jak widać chociażby po Stanach czy Kanadzie, znaczy przede wszystkim po Stanach i Rosji, to jest to możliwe, w Chinach również, no dobra. Co tam jeszcze było z takich? Jeszcze staram się, wiecie co, przypomnieć sobie te... A, Uzbekistan jakiś? Nie, Uzbekistan nie ma, właśnie ten dawny Związek Radziecki, bo tam z reguły było zawsze zimno, no przede wszystkim ta Rosja. I o czym ja jeszcze mogę zapomnieć? Jakie kraje te północne? Wpisałem, chyba że jakieś wysepki, ale wysepki raczej być nie powinny. A na przykład Korea Południowa? Może być? Nie ma. A Korea Północna? Jest Korea Północna, no właśnie. A Mongolia? Jest Mongolia również, okej. Okay. Co tam? A Nepal? Nepal może być, nie ma. A Butan? Też nie ma. O, jeszcze, co tam było? Co tam z tymi krajami graniczyło? Ciężko mi teraz sobie przypomnieć całą mapę. Tak wiecie, żeby to dobrze pamiętać. Tu wpisywałem, ten Azerbejdżan chyba nie był, albo był... Nie, nie było chyba. To może jeszcze... Jeju, no nie, no tu nie ma co lecieć tymi, nie, ich to nie będzie. A czy na przykład nie jakieś Węgry, Albania, no to też, nie, no takich to krajów nie może być. Cypr też, tam aż tak zimno to nie było. Nie wiem, dobra, bo już się zacznie znowu strzelanie na pałę, to nie traćmy czasu, zobaczmy, bo jestem ciekaw. I tak 20 to myślę, że całkiem spoko wynik. Afganistan też, kurczę, pomyślałem. Bośnia, czyli trzeba było iść tym regionem. I Szwajcaria, okej, na Szwajcarię nie wpadłem. Bośnia i Hercegowina to najmniej ludzi wiedziało. No dobra, ale bardzo fajny quiz. Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Robiłem to wczoraj na TikToku, więc jakąś małą przewagę będę miał, ale nie aż tak dużą. Zresztą zobaczmy, jak mi pójdzie. Dobra, pierwsze co? No Kozak nie było niestety mojego nazwiska. Na pewno był Wiśniewski, Kowalczyk, Kowalski, Nowak. No to akurat były najprostsze. Wójcik był jeszcze, okej. Wójcik jeszcze był i teraz będzie Króle były. Nie, Króli tutaj nie ma. A jakiś Królikowski, nie. Lewandowski był. Zieliński, okej. To jeszcze było. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze nazwiska. I tu zacznie generalnie się problem, bo powiem wam tak szczerze, że ja z tych nazwisk to jestem słaby. A Szymanowski? Nie, Szymanek, Szymańska, Szymański i Szymańska, okej, to było, na pewno, nie, tego nie było, co tam jeszcze, jakie te nazwiska były, kurczę, Kozłowski, nie, Kozłowskiego nie ma, czy pisałem już, nie pisałem, okej, no i teraz będę miał problem, powiem szczerze, żeby przypomnieć sobie te dwa brakujące nazwiska, Co tam jeszcze było takiego? Może pewnie wy wiecie, bo albo oglądaliście, albo...
No to jest trochę wiedza taka, wiecie, ciekawostkowa, bezużyteczna. To jednym uchem wleci, drugim wyleci zaraz. Nie, chyba nie będę już strzelał. Nie pamiętam tych dwóch ostatnich nazwisk. Te top 5 to pamiętałem, spokojnie. Ale reszty chyba... A na przykład Zalewski, nie, bo jeszcze pamiętam, że chyba z kadry Polski było jedno nazwisko. Nie, dobra, nie ma sensu świrować. Zobaczmy, co to było jeszcze. Kamiński, okej, jest też taki piłkarz z Lecha chyba. I Woźniak, no spoko. Ale Kowalski i Kowalska to każdy zna. I powiem wam tak szczerze, to jest najpopularniejsze nazwisko. Chyba osobiście nie znam nikogo właśnie z takim. I spróbujmy sobie jeszcze for fun zrobić państwa wyszukiwany w Wikipedii najczęściej, czyli pewnie te po prostu najbardziej mainstreamowe. Na przykład USA, jasne, że tak, Kanada też pewnie będzie. Okej, okay, Niemcy muszą być, Francja będzie, Hiszpania, Indie pewnie, Portugalia. Nie, Portugalii to rzeczywiście nie, Turcja. O, nie ma, Tunezja nie, nie. Dobra, więc na pewno Filipiny mogą być, są. Indonezja nie, Malezja może być, też nie ma. Dobra, Chiny, Rosja na pewno musi być, RPA raczej nie, a na przykład takie kraje mniej mainstreamowe, ale, znaczy w sensie też mainstreamowe w Afryce, nie. Okej, okay, a czy... Polska raczej nie będzie, nie, nie. Ukraina, no teraz to na pewno byłaby najczęściej wyszukiwanym. Ale tak poza tym, okej, okay, bo ja jeszcze mam mało, Meksyk pewnie będzie, Brazylia jest, Argentina nie ma, Kolumbia może być, ale też nie ma, Australia będzie, Nowa Zelandia chyba nie, a jest jeszcze, Holandia jest, Belgia nie będzie, a Dania nie, Norwegia może być, nie, to Szwecji też raczej nie będzie, no Finlandii to już na pewno nie, okej, okay, tych krajów nie ma. A UK, musi być UK, czyli Wielka Brytania. Nie wiem, dlaczego niekiedy łapie, a niekiedy nie. No nie rozumiem tego. Tu powinno być zawsze UK łapie to jako Wielką Brytanię. No dobra, nieistotne. Mamy w każdym bądź razie. A czy na przykład Japonia na pewno będzie? A Korea Południowa też ma szansę, myślę, być tutaj. Nie ma Korei Południowej, ok. To jest ciekawostka, raczej Korea myślałem, że będzie. Chyba, że Arabia Saudyjska może być. Nie ma, a Izrael? Izrael też często bywa, tak jest, jest Izrael, okej, okay. Algieria, na pewno musi być jakiś afrykański, nie było RPA, a nie wiem, Kenię próbowałem, Etiopia na pewno nie, a na przykład Egipt? Co jeszcze? A na przykład Włochy? Są Włochy, Grecji raczej nie będzie. Co tam jeszcze w Europie? Hiszpanii pisałem, Portugalię, nie, no nie, Szwajcarii nawet nie piszę, bo nie wierzę w to, że będzie. Czechy też nie będą, nie, nie. Z całego świata najczęściej już jeszcze muszą być jakieś duże państwa, o których zapominam, albo te najbardziej ludne. Zdziwiłem się, że Turcji nie było, to jak mam być szczery. A, co tam jeszcze może być? O czymś na pewno zapomniałem z takich mainstreamowych. A, co tam jeszcze? Kurde, ej, teraz mi troszeczkę głupio, bo nie pamiętam. Kompletnie teraz nie potrafię sobie nic przypomnieć, o czym jeszcze mógłbym zapomnieć z takich znanych państw. No dobra, nie, to bez sensu. Ale nie wiem, zobaczmy, o czym jeszcze zapomniałem. O jakich państwach? Singapur, ej, ale że Singapur będzie najczęściej wyszukiwanym? Nie wiedziałem, i Pakistan, okej, nie, dobra. To już były ciężkie przykłady, których pewnie bym nie wiedział. A ja wam pięknie dziękuję za łapki w górę, suby. I do usłyszenia już jutro, na razie.